Jedziemy na Oscary. Siema. Nie wiem nawet, kto w tym roku jest nominowany do Oscarów, do filmu, do aktora, do aktorki, ale że mieszkam blisko i w sumie oczy całego świata dzisiaj zwrócone są na Hollywood, no to myślę, podjadę, popatrzę, pooglądam, może nieco wam pokażę, a przy okazji może dostanę coś za darmo? Nie wiem, zobaczymy, także tak blisko Oscarów jeszcze nie byłem, no ale może warto... Nie, dzięki. Może warto to zobaczyć. Hollywood Boulevard, właśnie na niej się znajduje. Wygląda nieco inaczej niż zwykle, no bo tutaj mamy siatkę, mamy płot, miliony, no bo dobra, nie miliony, setki, tysiące policjantów. No i za kilka godzin rozpoczyna się show, które będzie transmitowane na cały świat. Za $17 możecie sobie kupić Oscara. Nie trzeba ubierać się w garnitur, nie trzeba się stroić. $17 i będziecie mieli Oscara. Przecież to takie łatwe. Żeby dostać się na Oscary, trzeba przejechać przez kilka punktów, gdzie sprawdzają, jak to wygląda. No i zobaczcie, na przykład tutaj mamy punkt, gdzie policjanci przeszukują samochody. No i moi drodzy, powiem wam tyle, że na Oscarach bez zaproszenia nie ma czego szukać, bo są bardzo dobrze zabezpieczone. Nawet jak na Stany Zjednoczone, no to ośrodki bezpieczeństwa są bardzo duże. Auta, które z gośćmi gali podjeżdżały, musiały przejechać przez dwie albo nawet przez trzy bramki bezpieczeństwa. Także nawet goście byli tak mocno sprawdzani. Nad głowami lata 5, 6, może 7 helikopterów. Na dachach widać tylko hełmy, które wystają z jakichś dachówek i są to kaski, hełmy snajperów. Więc rzeczywiście jest bardzo dobrze zabezpieczone. Pora wracać do domu chyba i obejrzeć galę w telewizji. Bo to ja mówię, tutaj nie mam za bardzo czego szukać. Celebrytów, no widziałem prawie wszystkich, którzy wchodzili na galę, no ale
nieco z daleka, nie wiem ile tam byłem, 50 metrów od nich. Także jednak była to spora odległość, ja w telewizorze przynajmniej sobie usiądę wygodnie na sofie, otworzę piwko i będę mógł oglądać wszystko to jak leci. Także pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie zobaczyć jak to wygląda z bliższa, gdzie jeszcze tak jak dzisiaj nie było tych wszystkich bramek, tych płotów, to możecie cofnąć się na moim kanale i sprzed 2 lat jest film z soboty, czyli z dnia, sprzed dnia Oscarów, gdzie tam wchodzimy bliżej i można sobie zobaczyć jak to wygląda. Nawet z Natalią udało nam się wejść na czerwony dywan. Dzień wcześniej dużo bardziej opłaca się przyjść na galę Oscarów, jeśli nie macie zaproszenia, bo zobaczycie na pewno więcej. To tyle. Dzięki, że obejrzeliście film. Słońce zachodzi, ja jadę do domu oglądać galę Oscarów. A wy dajcie okejkę albo dajcie unlajka i w ogóle subskrybujcie, jeśli wam się tylko podobało. A jak nie, no to nie subskrybujcie. No i co mam zrobić? No trudno. Do następnego filmu. Yo! Znalazłem jeden, ale taki bardzo mocny plus Oscarów. Mogę w końcu z Los Angeles wrócić bez korków, bo wszyscy siedzą przed telewizorami i oglądają Oscary, a na drodze ruch taki jak widać. Można w końcu w niedzielne popołudnie wrócić z Los Angeles bez korków. Coś pięknego. Szkoda, że Oscary są tylko raz w roku, a nie codziennie. And how you made me smile, and how you made me smile, oh yeah. And how you made me smile, oh baby, how you made me smile. Smile more when I see you, smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone.